Kolejny raz w Lesznie. Dokładnie tydzień temu byliśmy przed inną jednostką policji, ale praktycznie przed komendą miejską, tylko przed innym budynkiem. W dniu dzisiejszym dobrowolnie zgłosił się do nas mężczyzna, który brał udział w procederze na tak zwanego policjanta CBS-u. Jest to mężczyzna, który jest narodowości romskiej. Policja mogła pomylić tak zwane osoby ze względu na imię. Kamil. Pseudonim zupełnie inny, ale pseudonim policja znała, o którym w tym momencie dla dobra toczącego się postępowania nie mogę mówić. Niemniej jednak Santino został pomyłkowo zatrzymany przez funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Policji Wydziału Kryminalnego, ponieważ być może źle zrozumieli informację i przekaz osoby, która informowała ich o grupie czy o osobach tych, które brały udział w tym przestępstwie. W związku z tym w dniu dzisiejszym, pomimo to, że nikt mnie nie poprosił, ale myślę, że ktoś podziękuje za to, co zrobiliśmy, że po tygodniu praktycznie dowieźliśmy osobę, która przyznała się do udziału w tym procederze. Oczywiście została stosowna notatka przekazana z naszej strony do naczelnika Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego Komendy Miejskiej Policji w Lesznie. Została również ta notatka przekazana i ta informacja do komendanta głównego policji w Warszawie, jak również do prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobry. Ponieważ te informacje są na tyle istotne, że komendant główny, inspektor, generał inspektor Szymczyk powinien wiedzieć o tego rodzaju zjawiskach, które dzieją się w naszym kraju, gdzie dochodzi do pomyłek, gdzie dochodzi do rujnowania rodzin. I tak jak powiedziałem Państwu podczas ostatniego naszego spotkania, Biuro Rutkowski wielokrotnie wskazywało winnych, czy też udowadniało, czy przedstawiało informacje o osobach, które nie brały udziału w przestępstwie, a były to przestępstwa naprawdę bardzo ciężkiego kalibru, ponieważ ludzie byli oskarżani o zbrodnie, o zabójstwa, o gwałty, gdzie, tak jak powiedziałem, w ostatnim czasie doprowadziliśmy do tego, że 4 osoby z Malawy oskarżone koło Rzeszowa o gwałt, skazane już pomiędzy 8 a 12 lat więzienia, zostały wypuszczone na wolność.